znowu się świecę jak lampa. What the fuck is wrong with the sun? Normalnie to słońce ma problem do mnie teraz. Cześć, witam was wszystkich serdecznie bardzo z tej strony Czuken, a to jest kolejny odcinek, albo bardziej, a to jest pierwszy odcinek z Painta. Tak, daliście mi pomysł, żebym nagrał owego Painta, więc stwierdziłem, że jeżeli nie mam nic, znaczy, jeżeli nie mam... Czakien, skup się. Jeżeli nie mam co nagrywać w aktualnej chwili, bo aktualnie też mam mało czasu, więc stwierdziłem, że nagram tego całego Painta i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to może być ciekawe, to może być bardzo ciekawe. Dobra, czas to wyszukać Paint. Wezmę może troszkę to zmniejsze, ale nie aż tak. Dobra, powiedzmy, że takie pole nam wystarczy. Co ja mógłbym... Ja nie potrafię rysować, więc może spróbuję... Nie wiem, co ja będę w tym Paincie robił. Zobaczę, co mi tutaj ciekawego wyjdzie. To jest głupie jak but, ale... Well, zróbmy podstawę. Teraz może do tego, może dodajmy jakieś figury? I guess so. Co ja robię ze swoim kanałem? What the fuck am I doing? Będę już wolałbym nagrać kolejny raz Doki Doki w sumie. Niż Painta. Dobra, przypuśćmy, że to są ładne, zacne blokowiska. Tutaj może dorobimy jakieś symetryczne okienka. Trochę mi to zajmie. Bardzo symetrycznie mi to wychodzi. Jest zajebiście. Jest bardzo zacnie. Kurna. Powiedzmy, że to są rosyjskie blokowiska, bo w sumie... Albo Janusze Budownictwa to robili. Kurna, symetrycznie i zajebiście. To wygląda jak upośledzone, kurde... Upośledzona klawiatura, o, że tak można powiedzieć. Tutaj będzie wejście oczywiście do tego naszego owego bloku. Ja tutaj zrobię nie w ten sposób. Ja chcę linię, nie chciałem kwadrata. Tutaj ładny sposób, o. I tutaj będzie klameczka. Teraz do drugiego bloku dorobimy okna. Chcemy troszkę grubsze. Dobra, kolejne bloki mają... Już okna zrobione? Nie, ja chciałem zaznaczyć to. Ten Paint na Windows 10 jest dziwny. Zrobię tutaj wejście. Nie takie cienkie, takie mniej więcej. Tutaj dodam przerwę między drzwiami. Oraz klameczka. Nasze blokowiska zostały skończone. Teraz trzeba zrobić jakieś ładne tło. Powiedzmy, że zrobimy takie górki, żeby to jakoś zacnie wyglądało. Tutaj kolejna górka. To będzie robiło jako tło. I tutaj jakby ta kolejna górka zostanie skończona. I tutaj kontynuacja. Chciałem zrobić kolejnej górki, a nie. Tutaj kontynuacja drugiej górki. Tutaj po tej stronie też. Trzeba zapamiętać. Teraz... Trzeba zrobić mniej więcej oddzielenie między chodnikiem a ulicą. To muszę zrobić kreatywnie. To mniej więcej tutaj będzie chodnik, a tutaj po tej stronie już będzie ulica. Pasy sobie namaluję. O, jest zarąbiście. Dobra, mamy ten taki... Wygląda to trochę jak chodnik dla rowerów. Może to bardziej... Lepiej zrobię. Bardziej lepiej oczywiście. Moje zacne powiedzenie. Nie no, symetrycznie mi to wychodzi. Dobra, ładny, symetryczny chodnik zrobiony. Teraz może jakieś drzewka trzeba zrobić tutaj, żeby to ładnie, zacnie wyglądało. Potem na końcu będę to ładnie malował. Albo w sumie wiecie co, zrobię to krzywą linią, bo w sumie kory drzew nie są zawsze takie symetryczne. Mniej więcej powiedzmy, że to jest jedna część, to jest druga część tego. Teraz... Ładne, zacne. Tutaj liście będą. To w środku będę musiał jakoś wymazać. O, mniej więcej. Teraz zróbmy to w ten sposób, żeby wymazać te środkowe, te całe linie, żeby ładnie to wyglądało oczywiście. To ładnie gumeczką przejedziemy. Profesjonalnie oczywiście. Dobra. Tutaj już jedno drzewko zostało zrobione. Czy zmieszczę kolejne drzewko? To jest pytanie. Also tutaj może miejsce na trawnik zrobię, bo tutaj jest jedynie chodnik. To zrobię kolejną, jakby to powiedzieć, krawędź. I tutaj będzie ładna, jakby to powiedzieć, trawa, na której to owe drzewko rośnie. Tylko może ja to wytypuję, żeby ładnie to wyglądało. O!
O, idealnie. Tutaj może jakaś dziupla w środku. Co by jeszcze tu jako detal zrobić? Moje szare blokowiska oraz drzewko. Skoro tutaj jest trawnik, to ja też zrobię tutaj mniej więcej ten trawnik. I za rogu będą wystawać takie typowe krzaczki. Powiedzmy, że tak będzie, będą ładnie wyglądać. Ja je troszkę przestylizuję. Przytnę oczywiście. O, idealnie. Krzaczki po lewej stronie ładnie zrobione. Jeszcze może zrobię tutaj ten obok blokowisk takie ładne krzaczki, żeby ładnie to ładnie wyglądało. Żeby to ładnie wyglądało. Brawo, Czuken. Brawo, ty. Dobra, mniej więcej krzaczki takie będą. Ja znowu tutaj trochę przytnę, że tak powiem, gumeczką. Po tej stronie też będą krzaczki. Dobra, ładnie mniej więcej to wygląda. Jeszcze tylko po tej stronie krzaki zrobię. Tylko czy od strony bloku, czy od strony ściany? Nie wiem, może zrobię to od strony bardziej ściany, bo tam jest po ścianie, więc symetria musi być zachowana. Ja zauważyłem, że ja tutaj trawnika nie mam. Lol, będę musiał go dorobić. Dobra, to powiedzmy, że to tutaj przytnę. Tutaj ten trawnik muszę zrobić, ale chyba na tej wysokości. Powiedzmy, że ten trawnik nie musi być widoczny. Oczywiście, jeżeli to są góry, to przystylizujemy to tak, żeby to wyglądało jak śnieg tutaj mniej więcej. Teraz czas na ładne pokolorowanie wszystkiego. To będę chciał jakoś ładnie kolory dobrać. Na szybę weźmy może ten kolor. Na szybę, zobaczasz. W sumie pasuje. To będzie na okno oczywiście. Na nasze symetryczne okna. Dobra, teraz ładne szare blokowisko. Oraz oczywiście drewniane drzwi. I szara klameczka. I cyk, jest zacnie. Nasze blokowiska nabrały jakiegokolwiek koloru. Szare, bo w sumie zrobione z betonu i cegieł. Ale to już mniejsza z tym. Teraz muszę znaleźć jakiś ładny odcień trawnika, powiedzmy. Zrobię tutaj tu i tu oczywiście. Liście oraz te będą troszkę ciemniejsze. Pagórek też będzie ciemniejszy, żeby był. Drzewo trochę teraz pomaluję. Drzewa już gdzie indziej nie mam. Ja tu widzę jeden mały błąd. Nie przyciąłem troszkę tego jednego małego szczegółu. Jest ładnie. Teraz drzewo wygląda ładnie. Dobra, teraz muszę znaleźć kolor odpowiedni pod ulicę. Przypuśćmy, że kolor ulicy będzie mniej więcej taki. Chodnik, inny odcień chodnika. Chodnik jest bardziej taki brudny, brązowawy. Więc weźmy go, pomalujmy w ten sposób. To będzie ciężkie oczywiście. Dobra, nasz chodnik jest ładnie zacnie pomalowany. Tutaj jest gdzieś dziura, więc ta jedna kafelka będzie w kolorze ulicy, bo mi się nie chce szukać tej dziury oczywiście. Teraz odcień inny zieleni pod liście i krzaki. Weźmy taki ciemny może. Pyk, 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 pyk. Cyk, cyk, cyk. Powiem wam, że ładnie to wygląda, jak nabiera koloru. Kurna, artysta ze mnie. He. Tutaj ten kolor troszkę przyciemnię dla dziupli. O, jest ładnie. I teraz kolor gór. Taka zieleń pomiędzy szarym, przypuśćmy. Co powiem na ten kolor? O, myślę, że może być. Teraz bardziej szary niech będzie. Albo troszkę to rozjaśnię może. Nie, ciemniejszy lepiej wygląda faktycznie. Dobra, to zedytuję mniej więcej, żeby było bardziej szare. Teraz wygląda jak taki typowy gówniany kolor. God dang it. I może bardziej jaśniejszy, jeżeli chodzi o szarość. Dobra, jest ładnie. Powiedzmy, że jest ładnie. Ten śnieg tutaj mi się nie dotentegował, więc muszę zobaczyć, gdzie ja... A, tutaj widzę ładną dziurkę. I teraz ładny kolor nieba by się przydał znaleźć. To wezmę taki typowy błękit. Tylko nie wiem, czy... No, troszkę będzie się zlewało, ale co to nie wygląda jak błękit. Czekaj, nie chcę wychodzić. Jesus. Bardziej taki błękit, powiedzmy. Nie. Bardziej błękit. O! Jest zacnie. Jeszcze gdzieś słoneczko muszę dorysować. A, czekajcie. To musi być czarne. I nie ta grubość słońca oczywiście. Słoneczko mniej więcej będzie tu. To będzie taki jasny żółty. Nie chcę, żeby mi to przemalowywało. Teraz to będzie taki mniej więcej jasny żółty. Albo po prostu taki typowy żółty. Oraz promienie słońca muszę zrobić.
Ładnie, słoneczko oświetla kurna okolice. Ja praktycznie tutaj chyba będę mieszkał, bo faktycznie słońce mi cały czas świeci. Dobra. Rysunek skończony, a ja myślę, że to byłoby na tyle, na ten głupi odcinek oczywiście. Chcieliście odcinek z Painta, macie odcinek z Painta, powinniście się cieszyć oczywiście. Z wami był Chaken. Podziwiajcie artystę. Jestem żałosny.